Dzisiaj, 21 grudnia, słońce wzeszło o 7:35, a zajdzie o 15:39. To niezwykłe, że w dniu, w którym następuje przesilenie, kiedy noc jest najdłuższa, a dzień najkrótszy w ciągu roku, Kościół wyśpiewuje wielką antyfonę, gdzie przywołuje Mesjasza będącego wschodem, blaskiem wieczystej światłości, słońcem sprawiedliwości. O wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w mroku i w cieniu śmierci. Śpiewając dzisiejszą antyfonę, wyrażamy głęboką tęsknotę za światłem, będącym naturalnym środowiskiem naszego życia. I wyśpiewujemy ją właśnie w tym momencie, kiedy tej ciemności nad ziemią wydaje się być najwięcej. Moi drodzy, poruszamy w tej antyfonie temat wschodu, czyli miejsca, w którym znajduje się raj według Księgi Rodzaju. Ale tym wschodem jest również Jezus Chrystus, który przychodzi oświecić nas, nasze życie. To wszystko, czego nie rozumiemy, co dla nas jest ciemnością. Jeśli w Twoim życiu są takie sytuacje, takie ciemne doliny, to dzisiejsza antyfona jest pięknym tekstem, w którym możesz przywoływać odwieczną światłość, by rozproszyła mroki Twojego życia. Wschód to też kierunek naszej drogi, gdzie jest nasz dom, raj. I wiedzmy, że Bóg błogosławi każdy nasz krok, jaki stawiamy na drodze do tego miejsca. Ale ważne, byśmy mieli też przekonanie, że to Bóg wychodzi naprzeciw naszej drogi, że On chce nam się ukazać w tym wschodzącym słońcu, którym jest Jezus Chrystus. I właśnie to On odsłania dziś przed nami to, że właśnie Jezus, Mesjasz, jest odblaskiem Ojca. Jest blaskiem wieczystej światłości. W credo wypowiadamy te słowa. Światłość ze światłości. I niedostępny Bóg staje się niezwykle bliski w Jezusie, z którym nasze zjednoczenie dokonuje się na każdej liturgii, który wychodzi nam naprzeciw, ukazując się nam w każdej Eucharystii. Dlatego patrząc na Jezusa, widzimy tego Boga, który również w nas wypisał swoje podobieństwo.